Hej, cześć, witajcie moi drodzy, Jesteś oczywiście. gotowy nas czegoś nauczyć? Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagraliśmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. Tak, moi drodzy, czekajcie. Mamy jeszcze tu do zrobienia właśnie o tę misję. Hej, Harry! Za każdym wczytywaniem gry jednak tutaj nas przenosi do tej klasy właśnie, na 7 piętrze. No niestety, nic nie zrobię na to, co nie? Nic nie poradzę. Nic nie poradzę. Jesteś gotowy nas czegoś nauczyć? Niestety, kurczę, szukamy nadal tych ludzi. Ale powiem wam, że to troszeczkę nam zajmie jeszcze. Ale z drugiej strony, powiem wam, że zwiedzam każdy zakamarek, co nie? W Hogwarcie. Fajne, powiem wam, jest to szukanie tych ludzi. Tylko, powiem wam, no i ostatnio właśnie z tymi... u Luny, co nie ostatnio mieliśmy problem. Czekajcie, nie tędy, chwila. Nie tędy, tylko tędy, właśnie. Okej, mam. Właśnie z tymi testralami właśnie mi trochę zajęło. Powiem wam, co skania się, niestety. Ale co zrobić, kurczę, nie, niestety. Jestem mrukiem, rzadko mówię. Znajdź kogoś innego, jeśli poszukujesz. Dobra, czekajcie, rozumiem. Tędy nie zejdziemy, na to wygląda. Tutaj... No, w piruny. Dobra. Chwila, kurde, no... Serio, taka kamerka? A, tutaj! Nie, to nie tu. Chwila, bo się pogubiłem już tutaj. What the fuck? Pogubiłem się. Kurde. Ten. Nie tędy. Czekajcie. Tędy. Tylko tu tak pokazuje mi, powiem wam, że można się już normalnie wkurzyć się można. No what the fuck? Serio? Chwila, to nie tu, to na... No kurde, Ronie, przesuń ten dupsko. Chwila, nie tędy, kurde, można się tu pogubić normalnie. Serio. Tędy, tylko... Chwila, bo ta gra już robi ze mnie bambuko już. Które nie mam iść w ogóle, no what the fuck? Tędy, no dobra, no i co, którędy teraz? No, tędy, no. Dobra, kurde, Ronie, przesuń się, rudy Ronie. Kurde. Witam. I o zdrowie się pytam. No kurde, Boże, jak oni łażą, Jezu. Tędy, kurde. Dobrze, kurde, dopiero teraz się gapnąłem, no. Ludzie, po kilku minutach gry, no, proszę. Ej, dobra, idziemy powolutku. Jeszcze raz o tej Luny, może nam się uda teraz przenieść normalnie te strale. Tylko właśnie nie wiem, czy trzeba to, w które miejsce mam przenieść to w ogóle, bo ja nie mam zielonego pojęcia, powiem wam, z tymi te stralami. Jak mi się nie uda, to pójdziemy do, tam jeszcze jakieś miejsce są, nie, do zrobienia. Niestety, oj do mnie stuje, jeszcze potąd misji mam do zrobienia. Niestety. Ale co zrobić? Nie moja wina, że chcę założyć tutaj w tej części. Tak przypuszczam. Niestety, kurczę, niestety tak wybrali tutaj te uczenie się, wiecie, tych zaklęć samoobrony. Bo ta wredna baba nie chce ich nauczyć. Kurde. Bym się wkurzył, powiem wam, na ich miejscu też, na Harry miejscu, znaczy na miejscu Harry'ego, Rona i Hermiona oraz, wiecie, innych uczniów Gryffindoru. Nie wiem, dlaczego tak jest, czemu ona nie chce nas nauczyć, nie mam zielonego pojęcia. Pewnie się zrobiła wredna dla Harry'ego, bo wtedy powiedział, że widział, wiecie, Voldemorta, ta kłamiesz, wiecie, pamiętacie, co nie, jak mówił. Ale powiem wam, że... Nie, najgorszy to nauczyciel jest, mi się tak wydaje, bo w ogóle nie chcę nauczyć nic. Lupin, na przykład Lockhart, czegoś tam nauczył, co nie chociaż, ale nie do końca, bo oni...
bo oni byli, tak jakby można powiedzieć, oszukańcy. Lockhart był oszukańcem, bo chciał pomóc, znaczy miał pomóc temu, Ginny, to nie, żeby je odzyskać. Pamiętacie, praktycznie prawie spieprzył nam, ale z drugiej możesz strony... Możesz teraz iść na spotkanie GD? No, biegnij. Jeszcze woli makaronu. Możesz pomóc mi umieścić jedzenie jak najwyżej? Ale kurde, gdzie ja mam... Co ja mam sobie z tym zrobić? Piruny. Wingardium Leviosa! Ale to nie tu. Oj, zabiją! Zabiło mnie! Akcjo! Nie, czekajcie. Cholera jasna. Ale gdzie ja mam to przenieść? Czekajcie chwilę, no panie. Testrale, kurde, ale co mam tu zrobić w ogóle z tymi testralami? Czekajcie. Tutaj. Nie, gdzie ona jest? What the fuck? Co jest? Dobra, czekajcie. Chwilę no. Panie. My jesteśmy tutaj, dobra, czekajcie. Kurde, co mam z tym zrobić, z tym badziewiem? Kurde, co mam w ogóle tu zrobić? Chwila. Bo ja, gdzie ja muszę w ogóle to przenieść? Bo tam muszę to przenieść? What? Serio? Porąbało was? Dobra, chwila, no panie. Kurde, ta zaraz będzie pieprzyć do mnie znowu, że... O! Co ty to robisz, Harry? Może pomóc? Jeśli położymy mięso na górze, na pewno zejdą. Na górze, no ale... Dobra, chwila. Na górze. Tylko kurde, jak ja mam to zrobić? Depulso! Nie! Nie depulsow! Piruny. Dobra. Wingardium Leviosa! Dobra, dobra, pięknie. Tylko nie schudź! Kurde, nie! Dobrze, pięknie, pięknie, zatrzymuj tato to. Zatrzymaj tato! Pięknie. O Jezu, nie! Nie o to chodzi mi. Zatrzymaj tato jakoś, dobrze! Czekajcie, czekajcie, o tu gdzieś. Zobacz, zlatują. Jest! Dało się. Zajebiście, dobrze. Ja tak myślałem, że to tutaj. O, jaki... Co to w ogóle jest? To jakiś smok jest? Ale fajny. Znaczy, to nie jest smok. Możesz już teraz przyjść na spotkanie GD? Możemy ćwiczyć, co chcesz. Co chcesz? A? Co chcę? Dobra. Naprawdę jest nam potrzebna. 12? 12 osób. Dobra, ja tak myślałem, że tutaj trzeba... Znaczy... Prawda, oni pokazywali nam tutaj, co nie, przecież wcześniej, jak to mam zrobić. Dobra, teraz idziemy do tych... Do tych patilów. Do Padmy i do Parwati właśnie. A ona gdzie jest, ta druga? Oni są tutaj obydwie? Okej. Dobra. To zostało nam jeszcze... Gargulce. Znaczy nie, u nich dwie misje, u tych bliźniaczek. Co tam jeszcze nam zostało? Ten... A, Dean Thomas jeszcze dostał nam do... żeby znaleźć te gargulce gadające. I jeszcze chyba coś. Nie, chyba wszystko mamy zrobione już. Fajnie, dobra. Idziemy powolutku. A właśnie, jestem ciekaw, czy do Hagrida można by wejść. A zaraz zobaczymy. Chwila, no. Wingardium Leviosa! Nie! Akcjo! O, prawie! No Harry, ej Hagrid, ej! Hagrid, padalcu, otwórz mnie drzwi! Ej ty dziadzie, ty też nie chcesz mi otworzyć drzwi? Ej, gdzie jesteś Ron? Ron się zgubił nam. Co za debil, Boże! Jezu! No Ronie, gdzie ty jesteś, mózgownico ty jedna? Ej... Dobra, nie będę się tam martwił o Rona. Niech co robi, co chce.
Dobra, już koniec tych żartów, idziemy do kolejnych osób, co nie? Czyżby to było tam? Jeszcze takie dziwne, powiem wam, te... Dziwne. Chyba do tamtych zamków muszę pójść, ale... Mogę się mylić. Dobra, idziemy. Którędy będzie mi kazało to iść, to coś? Tędy? Tędy. Dobrze, okej. Aha. Umyj ręce, zanim pójdziemy do biblioteki, pani Pit. O, już tam, spokojnie. Ludzie. Teraz... Ojej. Dobra. Mamy już. Mamy wszystko pod kontrolą. Dobra, co tu jeszcze miałem mówić? Tędy? Dziwna droga, ale dobra, okej, okay, jak tędy pokazuje mi, to tędy zejdziemy, co nie? Aha, czwarte piętro, okej. Okay. Żałuję, że nie wziąłem wróżbiarstwa zamiast numerologii. Wypad! Trendy. Tędy, dobra. A tędy, przecież wyszliśmy ostatnio wtedy, jej, zapomniałem już totalnie. Dobra, to mam dopiero 12 osób, co nie? Na spotkania tego GD, co nie? Dużo, powiem wam, jeszcze brakuje nam. Prawie jeszcze... Ile? Nie wiem, szczerze mówiąc. 12, chyba 16 osób jeszcze nam brakuje. O kurde. Dobra, które mam iść? Korzystaj z życia, aby rymować i niczym się nie przejmować. Aha, tam się tu przenosi, dobra. Tutaj? Kurde. Tędy. Siódme piętro, okej. Oj. I oni są w ogóle. What? Serio? Ten... Dobrze idę? Tu jakieś takie dziwne, powiem wam. Aha, oni są gdzieś tutaj. Aha. A oni nie są przypadkiem tam gdzieś... Chwila, bo coś mi tu nie pasuje w ogóle. What the fuck? To co te? Hej Harry! Idziecie na spotkanie? Jeszcze nie weszłyśmy. Ta ropucha Umbridge jest w środku z profesor Trelawney. Umbridge uwzięła się na profesor Trelawney od czasu tej głupiej inspekcji. Nie może mnie pan zwolnić! Jestem tu od 16 lat! No już, koniec spotkania. Musiała się pani tego spodziewać. A to kurde, wredna żmija. Biedna profesor Trelawney. Przyjdziemy na spotkanie GD. Ale pokażemy to tej wrednej Umbridge. Ale to jest wredna żmija z tej Umbridge, no bez kitu. 15. Jakim cudem? Przecież miałem 12. What the fuck? Dobra, chwila. Teraz nam zostało jeszcze co do zrobienia? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Pomona. Pormona? dobra, chwila. Co my tu mamy jeszcze? Do Snape'a też muszę iść? Serio? Ratunek przed ślizgonami. Ojoj, to też trzeba zrobić, będzie. Chwila. Psoty? Colin, pójdziemy do tej Cho Chang! Cho Chang! Dobra, idziemy. Którędy? Tędy, dobra, fajnie. Okej. Okay. Dobra. Na razie z tymi gargulcami się nie zajmiemy, wiecie? Nadal wypatrujesz gargulców? No, można tak powiedzieć, ale nie do końca. Nie, na razie dam spokój. Znaczy, na razie... nie zrobimy tego, chcę porobić te zaległe, co nie? Te zaległe zadania właśnie. Nie zapomnij, musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binsa. Dobra, kurde, ile jeszcze razy będziesz mówić mi to? Nie jestem taki głupi jeszcze, wiesz o tym Hermiona, kur... Ja cię kręcę, Boże. Ale tu jest, powiem wam, można... psychozę
dostać od niej. Boże. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Kurde, chwila. Tu jak zwykle muszę się wmylać. Ile jeszcze będziesz, kurde, pieprzyć głupoty? Wiem, że trzeba znaleźć te gargulce. Boże, co za wredne babsko. Co wytrzymuje z nią? Kurde, nie mam już jej dość. Nie, czekajcie, nie tędy. No i co dalej, gdzie mam iść? Tędy? Nadal wypatrujesz gargulców? Tędy. Tędy? Dobra. Tędy, dobra. Tu większość, powiem wam, drogi tędy idzie, fajnie. Tu bardzo dobrze, powiem wam, z drugiej strony. Bo to już... Musimy znaleźć mówiące gargulce dla... Ale za to już troszeczkę już, wiecie, czy nam się przypomina ta droga już, a nie? Dobra, okej. Co tu jeszcze zrobić? Nie, na razie pójdziemy do tego. Znaczy jeszcze chyba już, znaczy... Szczerze mówiąc, chyba już nie będziemy zaczynać nowej misji, tylko zajmiemy się tą. Zajmiemy się tą najpierw, tym, do Chochang, to nie? Do Sowiarni trzeba pójść. A później zobaczymy. No tak, tak, dobra. Dobra, okej. Nie, nie wypatruję gargulców, po co mnie to? Dobra, chwila, gdzie jest w ogóle ta Sowiarnia? To jest pytanie moje. No dobra, zaraz znajdziemy, spokojnie przecież, co nie z tym wszystkim. Kurde, jakieś dźwięki słyszę z domu Hagrida, serio? Stąd? Nie zapomnij, musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binca. Kurwa, ile będziesz jeszcze mówić mi to? Jezu! Musiałam, kurde, normalnie przeknąć już, bo już mnie wkurza już ta baba. Jezu! Wredne babsko, Boże. Druga Umbridge, no spiruny. Normalnie druga Umbridge. Spiruny, no... Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Ile jeszcze raz będziesz gadać już to? No spiruny. Boże. Dalej. Tu jest Sowiarnia? Serio? Fajna Sowiarnia, nadal powiem. Nadal wypatrujesz gargulców? Cześć, Harry. Cześć. O! Ha, ha! Co się stanęło? Lepiej nie wchodźmy. Filcz może przyjść. Filcz jest w lochach. Pierwszaki pokupowały wymiotki pomarańczowe i... Au! Ron, chodź tu! O co ci chodzi? Naprawdę, Ron! Kurde, nie mogę słuchać butelki, lol. Dobra. O, cześć, Harry. Cześć! Co słychać? W porządku. Macie już obrońcę? O, odsłużyłem, tak. Wreszcie. Rona Wesleya. Tego tajfunu. Tak. Wysyłasz paczkę? Tak. Prezent dla mamy. Ale zapomniałam o adresie, a sowa usiadła na górze i nie chce zejść. Pomogę ci. No dobra, ale która sowa? Która sowa? Nie w ciebie. O, bardzo śmieszne. Dobre. Ej, kurde, głupia sowa, Boże. Ja pierdzielę. Czekaj, Nie, to nie tu, ale sowiarnia fajna. Chwila, gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś? Gdzie ona jest teraz? Tutaj. O, dobra, jest. Uwaga, Harry. Uwaga, Harry. Dobre. Dobrze, że Hagrid tego nie widzi. Dzięki za pomoc, Harry. Jaka muzyka się włączyła, widzicie? Kurde. Ta sowa mnie chyba nie lubi.
Czekajcie. Da się tędy zejść? Czy muszę tam normalnie tam muszę przesuwać się? Kurde. Chyba nie zejdę. Nie, kurde, nowa serio. Muszę tam. Serio, muszę tam się wracać. Pióra tylko gubią te sowy. Dobra, okej, zaraz. Może nam się uda teraz zrobić to. Ojeju. Serio, tak daleko? Jeszcze ile będziesz tu tak szedł? Chory. Chory. Już, dobra, teraz na górę, tak? Chodź tu! A ty skuba! No chodź tu! Co jest z tobą, małpo ty? Głupia sowa! Aha, tu muszę... Czekajcie, jak to się robiło? Nie w to! Reparo! Właśnie. Jesteś niezły z zaklęcia. Dzięki. Nie, nie chcę sowy zabić, nie. Świetnie. Dzięki za pomoc. No kurde, co ja muszę zrobić to sobą, Walono? No w pierone. Ja pierdzielę, serio. Ej, gdzie ty polazłaś teraz, ty? No jeszcze jakieś pudełko zostawiła mi mnie tu. Dzięki. Jeszcze trochę kary. Wow, no fajnie. Będziemy musieli jakoś się tam wspiąć. Czekajcie. Tu mam coś jeszcze. Nie, tędy nie. Jak ja mam się spiąć tu? No i co mam zrobić tu? Czekajcie. Nie tak. Nie, tak też nie. Nie, tak też nie, czekajcie. Chwila, co my tu w ogóle mamy tu? Nie, tutaj też nie. Kurde, jak mam się spiąć po nią? What? Nie w to, kurde! Nie widzisz tu, Harry, że... Tu masz coś takiego jako tu? Ja cię kręcę! Kurde, śpiewać mi się chce normalnie. Ludzie! No dawaj o to, przenieś to coś! Jeju! Serio? Co mam tu zrobić? No ludzie! O, prawie. No. O. Nie w tą stronę, kurde, Harry, co, żeś jak się uwziął na to coś. A. No teraz. No i dalej. No, prawie. A to, jak ja tam szedłem? Ej, tu się nie da. Proszę zejdź. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Na opiekach nad magicznymi stworzeniami tego nie uczą. I chyba teraz się uda, ale mogę się mylić. Oj, Harry, no skakuj. Staram się pomóc. No jeju, serio. Jeszcze trochę, Harry.
Dzięki, Harry. O! Miło z twojej strony. Ja tak myślałem, że to trzeba tak zrobić. Nie ma sprawy. Że to tu się nie da, tam się da, tu się nie da, wiecie. To znaczy, ja też. Zastanawiałem się, czy... To znaczy, że chcesz... żeby przyprowadzić Mariettę na spotkanie? Jest w pokoju życzeń. Tak. Dobrze. Super. No to na razie. Tak, jasne. Jak poszło? Co jak poszło? A, nieważne. Nieważne. Nie rozumiem, Hermiona. To twoja wrażliwość mieści się w łyżeczce od herbaty. Tak, a twoja od widelca. Dobra, chwila. O Boże, serio, twoja od widelca. Nie mogę. O Boże. Dobra. Co? Ukrywanie sztucznych ogni, wow. Czemu ona nie wykreśliła się z listy, no w piruny, no. Serio. Czekajcie, co tu w ogóle mamy jeszcze do zrobienia? Kurde, tak mniej więcej. Pułapka w izbie pamięci. Daleko to jest? Ojej, nie wiem. Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, idziemy, wychodzimy. No, przesuń ta się, no. A ten? Co, tędy? Aha, dobra, bo ja stąd wyszedłem już. Dobra, zapomniałem normalnie już. Dobra, idziemy jeszcze do tego. Może nam się uda. Cześć. Nie zapomnij. Musimy znaleźć mówiące garnkę hrabińca. Mam już się dość, Hermiono! Jezu! Boże, jakie to Jezu, nie mogę. Ja bym ją... Z chęcią bym, wiecie co zrobił jej? Bym ją z tej góry... żeby zabiła się normalnie, no. Mam już jej dość, jak ona gada. Nie zapomniał o gargolcach dla Binsa! Nie, dobrze mówię? Dla Binsa, czy... Ale tylko niektóre mówią. Znaczy dla Dina. Nie, czekajcie, dobrze mówię? Nie. Czekajcie. Gdzie tu jest ten Bins? Nie ma tu Binsa żadnego, lol. A nie, nie. Bons? What? Dobra, nie wiem co na to pierwszy. Dobra, mniejsza o to, co nie już. Oj, widzę, że ma we łbie pnie po kolei ta Hermiona, kurde. No serio, taka kamera? Serio, tak będę szedł? O Boże, nadal wypatrujesz gargulców? Ile razy jeszcze będziesz mi to mówić tym razem? Kurde, nie denerwuj mnie już, dziewczyno. Bo bym cię z chęcią, nie wiem, poturbował cię. Nie wiem, byle czym, miotło. Nie wiem, tłuczkiem, o, tkwicza. Bo już mnie tak wkurza ta baba, znaczy ta dziewczyna, że hej. Dobra. Oj. Bawimy się w tego, w ganianego, co nie? Ej, co wy tam się bawita przy tym zegarze? Nieładnie tak, bo zaraz filtr przyjdzie i was ugatrupi i karę wam da. Znaleźć mówiące gargulce dla Binsa. Boże, ile razy jeszcze będziesz mi to gadać? Jezu, mam już się dość, dziewczyno. Albo tak zrobić, żeby jej nie słuchać. To będzie dobry pomysł. Może. Oj, przepraszam. A to chyba ta Cho-Chang, czy jak mu tam, czy jakiej tam. Czy jak mu tam. To nie jest on, tylko ona. Dobra, okej. Okay. Idziemy jeszcze do tego miejsca jeszcze jednego. Do tej czekajcie, kto to w ogóle był? Tędy, na dół tym razem? No dobra. Którędy będzie mi to kazało? Tędy. Teraz. Oczy i uszy otwarte. Którędy? Są wszędzie w tędy. Otwarcie, ale tylko niektóre mówią. Tędy. To znowu knujemy? Nie wiem. Pomyślę. Tędy? Chcesz poświęcić przeczucie? Przecież mieliśmy to odblokowane. Znaczy zablokowane. Wow, odblokowaliśmy, no proszę. Pięknie, a kogo w ogóle my tu szukamy tak właściwie, bo ja wspomniałam już. Normalnie. Chwila, no, panie. Kogo my tu szukamy? Kurde, Hermiona, zasłaniasz mi widok! Nadal wypatrujesz gargulców? Kto to? Hermiona?
Hermiono, to ja, Angelina. Jacyś ślizgoni zrobili bałagan w Izbie Pamięci i poszli po Filcza. Lepiej ją wypuśćmy. Jak Filcz ją złapie, Umbridge nigdy nie pozwoli zagrać Gryffindorowi. I co, to byłby koniec świata? Zastanówmy się może, jak uwolnić Angelinę. Co ty do mnie chcesz? Co ja mam zrobić? Ja wiem! Wingardium Leviosa! Wypadł mnie stąd, głupi fotel. Już? Wszystko w porządku? Co jest? Eo, gdzie ty jesteś? Hej, Angelina! Harry, najwyższy czas. Myślałam, że poszedłeś. Malfoy zabrał mi różdżkę. Musimy tu posprzątać, zanim ślizgoni wrócą tu z Filczem. O Boże, nie! Nie, kur, nie! Nie. Oj, źle. Reparo! Może pomóc? Musimy rzucić redukto. A pochu... Redukto! O co, Kaman? Co się zrobiła? Ty jesteś kurde popier... Po cholerę ci redukto! Po cholerę... Tylko nie zabrali mi różdżki. Po cholerę ci redukto! Reparo! Moglibyśmy spróbować rzucać redukto na te szafki, ale potem musielibyśmy użyć reparo. Wow! Brawo! Filch może zaraz tu przyjść! Popierdzieliło cię! No w piruny! Co za... Po cholerę rzucasz te kurde redukto! Boże! Co za debil! Jak nas złapią, ja pierdzielę. Już nigdy nie zagramy w Quidditcha. Musimy rzucić redukto. Po cholerę! Ja pier... Czy ona jest taka popierdzielona? Czy mi się wydaje? Szybciej! A, już wiem! Dobra! Żeby rozwiązać drużynę. Wingardium Leviosa! No przenieś to, no! Złote do szafek oznaczonych na złoto, Harry. Filch się wścieknie, jak to zobaczy. No serio? Kur... Mam już dość tej misji. Oj, tutaj bliżej, Harry. Gdyby tylko nie zabrali mi różdżki. Ćwiczyłeś i nic nam nie powiedziałeś? Aha, dobra, złote to złoty. Dobra, okej, już wiem. O, tu mam złoto. No! No puść to! No! Dobrze, rzucaj dalej! A co mam rzucać? W ciebie? Filch się wścieknie, jak to zobaczy! No w pieru! Prawie skończone! Prawie? Kurde, serio? Gdzie ja tu rzuciłem to coś? Tu! Dobra, tu już pierdyk, nie! O, w pieru! Nie! Wiesz, że Umbridge tylko czeka na pretekst, żeby rozwiązać drużynę. Dobra, no, dobra, pięknie. Tylko nie pierdyknąć w nią. Wow, przypomina mi się, wiecie co? Straszny film, jak ta baba się kręciła na tym krześle. O Boże. O Jezu. Reparo! Reparo! Brawo! I nie niszcz już! Ja wspomniałem, że ona... Nie przestawaj! Nie przestawaj, dobra. Pięknie. Może pomóc? Reparo! Wszystko? Jest tutaj. Mam cię. O co chodzi, panie Filch? Nie wiem, co tu się działo, ale będę miał oko na was wszystkich. Dzięki, Harry. Nie ma sprawy. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Na 7 piętrze. Super. Ten Malfoy to ma chyba jakiegoś Downa, mi się wydaje. Jak on wyglądał? What the fuck? Jezu, jaki brzydki Malfoy z tej części! A co będzie w 6 czy tam 7? Kur... Ja cię kręcę. Dobra. Tu wszystko już się zajęliśmy, zawaliście. Pięknie. Dobra. Dobra, okej. Okay. Został nam jeszcze Dean Thomas! Colin jak? Creeway on się nazywa, prawdaż? Oj, my jesteśmy tu blisko. Dobra. Okej, okay, co zrobimy dzisiaj?
O i tak pewnie nas znowu przerzuci do tego, do gdzie? Do tej sali znowuż nas przerzuci, na 100%, ja to wiem. O, proszę, 21% już gry przeszliśmy, no brawo, brawo. No cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku i pewnie nas przerzuci jak zwykle tam do tego pokoju, co nie na 7 piętrze. Ale cóż, przejdziemy się do tego. Ale się przejdziemy do Freda i George'a oraz chyba do Lee Jordana. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale, cześć!